Ksiądz Tomasz Aszurkiewicz został nowym proboszczem w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lubawce. Oficjalne powitanie nowego księdza odbyło się w niedzielę 1 kwietnia. Nowy proboszcz zna lubawską parafię. Przed wieloma laty pełnił w niej posługę jako wikary. Parafię w Lubawce troszeczkę znam, ponieważ tutaj byłem wikarym, posługiwałem jako wikary w latach 2002-2005. Tak, to pamiętam, bo to były 3 lata, a to był też ostatni rok, to był ten rok, w którym ja, Jan Paweł II, mamy dzisiaj 2 kwietnia, my dzisiaj mamy rocznicę, więc Jan Paweł II wtedy właśnie odszedł do domu ojca i to pamiętam, myśmy tutaj też to bardzo mocno jakoś przeżywali, pamiętam to odejście Jana Pawła, więc to mi się też tak kojarzy akurat i z tym dniem dzisiejszym, bo dzisiaj ma być to takie moje liturgiczne wprowadzenie w urząd proboszcza. To mogę powiedzieć. Też w szczególnym czasie jakoś Pan Bóg mnie chyba tutaj powołuje, bo i to jest, zostałem tu proboszczem w Wielkim Poście, za chwilę mamy dzisiaj już Niedziela Palmowa, za chwilę mamy Triduum Paschalne, więc to też jest taki ciekawy czas, który nam Bóg daje, który akurat mnie tutaj powołał, więc myślę, że to też w tej perspektywie i Pana Jezusa Krzyża i Jego zmartwychwstania, jakoś i w perspektywie też Matki Bożej i tej bolesnej, i tej, która później raduje się ze swoim synem zmartwychwstałym, a która przecież jest naszą patronką. Nowego proboszcza do świątyni wprowadził ksiądz dziekan Piotr Smoliński. Biskup wyznacza dziekanów i dziekan ma obowiązek nowego proboszcza w dekanacie przywitać i wprowadzić na urząd. Księdza Tomasza w świątyni powitali mieszkańcy Lubawki. Pragniemy Ci w tej nowej roli serdecznie podziękować i życzyć błogosławieństwa Bożego oraz mocy Ducha Świętego na każdy dzień. Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach na dobra wspólnoty parafialnej. Szczęść Boże! Nowego proboszcza powitali również przedstawiciele lubawskiej wspólnoty samorządowej. Nowa parafia, nowe wyzwania, nowi ludzie. To wszystko przed Tobą. Zapewniamy, że będziemy Cię zawsze wspierać modlitwą i pomocą Twojej duszpasterskiej pracy, aby zadania, które zostały Tobie powierzone, mógł wykonywać jak najlepiej. A wiemy, że tak będzie. Ufamy, że będziesz gorliwie głosił prawdę o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ukazywał nam Jego miłość i umacniał łaską sakramentów świętych. Wierzymy również, że będziesz budował i jednoczył naszą wspólnotę, ucząc nas odpowiedzialności za naszą świątynię i cały Kościół. Życzymy Bożego błogosławieństwa, mocy Ducha Świętego, opieki Marii na każdy dzień Twojej posługi pośród nas. Nasze powitanie pragniemy zakończyć fragmentem pierwszego listu do Tymoteusza. Lecz Ty wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, wierności i czystości. Najpiękniej powitały nowego pasterza przybyły na uroczystość dzieci. Księże proboszczu, z radością witamy Cię szczerze i prosimy, umacnij nas w wierze. O zdrowie i radość Boga prosimy, byś czuł się z nami dobrze, jak w kręgu rodziny. Niech Ci w naszej parafii zawsze słońce świeci. Tego Ci życzą wszystkie lubawskie dzieci. Ksiądz Tomasz podziękował wszystkim za gorące i płynące prosto z serca słowa powitania. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za te wszystkie powitania. W ogóle dla mnie one nie są w ogóle zasłużone. Nowy proboszcz rozpoczął już reorganizację pracy. Są te nowe terminy mszy świętych, są w niedzielę 8, 10, 12, o 17 zostaje też przez cały rok. Kwestie gospodarcze są ważne, ale ja tak też, to ważna jest sprawa, bo tu jest dużo też takich no właśnie tych rzeczy gospodarczych, ale no ja bym to chciał, żeby w zasadzie to tutaj jakoś Pan Jezus tym wszystko prowadził, nie? To jest ważne, żeby ludzie, Pan Jezus prowadził razem też z tą wspólnotą wiernych, którzy są. Nowy proboszcz zaznacza, że podczas swojej posługi w lubawskiej parafii
będzie stawiał na jakość i współpracę z wiernymi. Ja mam trochę inne podejście, to znaczy cieszymy się ilością wiernych, teraz też i była spowiedź u nas przedświąteczna i teraz też w tych ostatnich dniach, o teraz też nabożeństwo pierwszych sobót robiliśmy, oto nowość w pierwszą sobotę kwietnia i było całkiem nie najgorsza, żeby nie powiedzieć, bardzo dobra frekwencja była, ale jakby to delikatnie powiedzieć, chyba bardziej chodzi o jakość, o nawrócenie, a nie o ilość. Myślę, że o to bardziej chodzi. Pan Bóg do każdego człowieka ma drogę, ale pytanie, czy człowiek chce odpowiedzieć. O, tak to odpowiem.